Niesłyszący będą mogli od listopada zwiedzać naszą stałą ekspozycję. Dzięki specjalnej inicjatywie powstania filmu tłumaczonego przez lektorów języka migowego z przełożeniem treści, która znajduje się na wystawie, dla możliwości zrozumienia tego przez osoby głuche. To znaczy mówię tutaj też o modernizacji kontekstowej, dlatego że osoby głuche niekoniecznie posiadają umiejętność czytania w języku polskim. Dlatego że polski system edukacji dopiero wdraża rozwiązania umożliwiające im sprawną naukę języka, natomiast większość osób dotychczas czuła się bardzo obco w instytucjach kultury. Stąd potrzeba przekazania im tej treści w języku, który jest dla nich jedyną możliwością kontaktowania się ze światem zewnętrznym, czyli w polskim języku migowym. Chcemy pójść w troszeczkę inną stronę i zachęcić osoby głuche do przyjścia do nas i zwiedzenia tej ekspozycji samodzielnie, nie w internecie, nie obejrzenia tego, tylko przyjścia i z własnym telefonem, z fragmentarycznie podzielonymi etapami zwiedzania w naszym muzeum, będą mogli za pomocą telefonu czy za pomocą tabletu odtworzyć film dotyczący dokładnie tego miejsca, w którym się znajdują. Ja myślę, że wszystkie muzea powinny się otwierać w tym kierunku, ponieważ musimy zwracać uwagę, że są wśród nas osoby o różnego rodzaju dysfunkcjach zdrowotnych, w tym także dysfunkcji słuchu i tego typu podejście gwarantuje uczestnictwo w tej najważniejszej misji muzeum, jakim jest troska o pamięć.